Sponsorem dzisiejszego odcinka jest keydrop.pl. Otwieraj codzienną skrzynkę z grą lub złotem. Szukaj złotych kodów i wykonuj zadania, za które otrzymasz złoto. Wpisz kod promocyjny widoczny na ekranie, a otrzymasz darmowe doładowanie. Total atomic annihilation, the rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we at Vault-Tec have prepared these educational materials for you to better understand the seven defining attributes that make you special. Got your rabbit's foot? Good. It's time we talk about luck. The difference between whether you live or die in the post-nuclear world may depend on the flip of a coin. Luck is a mysterious sort of curiosity. See here? A well-placed shot may not always do the trick. If Lady Luck favors you, though, you'll find those critical moments a breeze. What's this? Only scrounging up duds? Time and patience may net you a suitable collection, but with luck on your side, you're bound to find some swell keepers. No, no, hold on to anything shiny. It may be of hidden value. Be careful not to get distracted by your newfound fortunes. Uh-oh, that wasn't the only pest. It looks like luck has helped you once again. Unfortunately, she can't save you from every situation. At least your misfortune can become someone else's fortune. Luck may be fickle, but if you can woo her to your side, the possibilities are endless. A particularly bloody mess with little chance to build a streak of destruction that cut the magic of the unexpected all. Regularly study your Vault-Tec provided materials to prepare for survival. And to answer the question, do you know what makes you special? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest Fallout 4. Nigdy nie grałem w Fallouta, ale zaczynam od czwórki. Tak, śmieszna sytuacja. Dobrze, wreszcie poznam, co to jest za gra. Zawsze byłem ciekaw. Nowa gra. Zatwierdź. Co nas czeka? I nie, niepotrzebne mi spoilery w waszych komentarzach. Przeżyję bez tego. Wiem, że gra już jest trochę czasu po swojej premierze, aczkolwiek, no cóż, jak jest, to jest. Zawsze wpadnie jakiś filmik. Także lecimy. O co chodzi w Fallout 4? Wojna. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. Smutne. When the US ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, the world awaited Armageddon. Instead,
something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing. Smutna historia. It's that war. War never changes. Ojej. I co teraz? Co nas czeka? Jednak. Get ready and stop hogging the mirror. Right. Twarz. O, tworzymy twarz. O. Którą mamy twarz? Na pewno nie będę rudy, na pewno nie będę murzynem. Prędzej to jest do mnie podobne. Ten jest zbyt stary. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Ten był. Dobrze, wybierzemy tą, która jest do mnie najbardziej podobna. Więc weźmy sobie tego. Myślę, że może być dobrze. Powieki, ze szyja. Czoło. Wysokie, niskie, wysokie, niskie, niskie. Skala. Wyższe? Nie da się wyższe. O, mam schowane uszy ogólnie. Nie będę jakimś elfem. Mam schowane ładnie uszy. SSSSS. No, mam takie uszy, nie? Takie mniej więcej, no. Chyba są spoko. Nos mi się nie podoba w każdym razie. O, nos, tak. O, nie, 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 nie. Mały nos, mały nos. Mały. O, tak. Malutki bardzo. Oj.
Fajnie gada. Usta. O. Nie no, tak jest spoko. Brwi. Dobrze. Niżej, wyżej są, tak? Nie działa. Ja mam raczej nisko. Całe. O, o, o. Coś tam działa. Jakie mam brwi? Takie bardziej proste mi się wydaje. Chyba tym jest lepiej. Nie, no, mam nisko. O. Dobra. Oczy. Tak to mi je wykręci. Tak jest dobrze. O. Not bad. Mam za proste nos. Boże, nie, wstecz. Twarz. Zmieniamy twarz. Tak, chcę zrezygnować. Każdy ma taki prosty nos. Biorę tego, on jest najbardziej do mnie podobny. Jeszcze ma prawie tak. Też miałem tu przedziałek, o tutaj. Więc wszystko się dobrze składa. Dobrze, zaczynamy. F, twarz, dodatki. Włosy. Styl jest dobry. Ale możemy zobaczyć style. Pam, 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 pam. Ogólnie wziąłbym też te Pompadour, bo one są najbardziej takowe, bo ja sobie właśnie tak stawiam, ale po prostu mi urosły, więc po prostu weźmiemy skiławca, bo jak pójdę do fryzjera, to są właśnie tak, właśnie takie. Kolor. Chłodny brąz. Brązowy. Ciemnobrązowy. Tak, ja mam ciemnobrązowy na 100%. Głęboki brąz. Nie, ja mam głęboki brąz. Ciemnobrązowy. Głęboki brąz. Tak, dokładnie. Włosy, kolor. Dobrze jest. Tak, zaakceptuj. Oczy, oczywiście, niebieskie. Dobra, nie będziemy za bardzo dyndać. Tylko po prostu już sobie tutaj dodatki damy. Pigi, pieprzyki. Nos, policzek do twarzy. Nie. Anuluj. Niedoskonałości. Cienie, przebarwienie warg, zaorana twarz, wypryski, wytryski, osopowada, czerwony nos, oparzenia smaczne, plamy, nie, obrażenia, blizna. Nie będziemy się bawić w popka, co jak co, ale nie. Dodatki. X. Nie, zostawiamy tak jak było. Płeć będzie mężczyzna, tak. Sylwetka. Dobra. Nie, już nie tak. O nie. Ja to ja. Smukło, nie. Ma
mam trochę duszy, mam trochę mięśni. Mam kotlecika, wszystko jest git. Dobra, akceptuj. Gotowe jak koniec świata. Tak, zatwierdź postać. Jedziemy z tym koksem. Bo już 15 minut trwa film. A, to już. Postać stworzyliśmy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, pokażcie znajomym, więc pa pa. Oglądajcie, bo to dopiero początek. Chciałbym zaprezentować wam profesjonalne biurko gamingowe Ultradesk, które jest obecnie w przedsprzedaży. Kupując je teraz, kupujesz je taniej. Bo teraz tylko za 899 zł. Dodatkowo zyskujesz podkładkę pod mysz i klawiaturę wysokiej jakości w dużych rozmiarach. A, no i ma jeszcze takie wypasione opcje. Możesz zobaczyć na ultradesk.pl.